Witamy Państwa na panelu Filozofia w XXI wieku. Chciałem przedstawić naszych panelistów. Pan profesor Jan Koleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Adam Bielecki z Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Arkadiusz Krudziński z Uniwersytetu Szczecińskiego i pan profesor Damian Leszczyński, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Kierewski. Jak Państwo widzą, są tutaj pewne różnice pokoleniowe na tym, co nam także zależało, ponieważ chcemy usłyszeć, jak filozofie XXI postrzegają nie tylko różni filozofowie, ale także filozofowie różniący się wiekiem. Porządek naszego panelu jest następujący. Zacznijmy od kilkunastominutowych wypowiedzi każdego z panelistów, zaczynając od pana profesora Wolickiego, poprzez pana profesora Kieleckiego, Grudzińskiego i Reszlińskiego. Następnie oddamy głos Państwu z prośbą o pytania bądź komentarze. A na końcu poprosimy panelistów o to, żeby do tych pytań i komentarzy się odnieśli. Tak jest porządek tego panelu. Proszę Państwa, ja tytułem wstępu 2-3 minuty przypomnę zamierzenie tego panelu. Ci, którzy sprawdzali stronę internetową, to tam mogli to znaleźć, ale przypominam, że chodzi. Temat jest bardzo ogólny, filozofia w XXI wieku. Wiadomo, kiedy takie zagadnienie się podejmuje, ten dystans czasowy jest bardzo nieduży. Jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku i ocena pierwszej dekady jest po prostu trudna. Ale myślę, że można przyjrzeć się temu, co się dzieje dzisiaj w filozofii w perspektywie tego, co działo się na początku XX wieku. Więc jest pierwsze takie zamierzenie, żeby paneliści retrospektywnie spojrzeli na to, co się dzieje dzisiaj. I w tej perspektywie powiedzieli coś na temat przemian, zarówno wewnętrznych, jakie dokonały się w filozofii dzisiaj, czy są jakieś przemiany, jeśli chodzi o dominujące kierunki filozoficzne, zagadnienia, nurty. A to jest pierwsza grupa zagadnień, czyli te wewnętrzne przemiany w obrębie samej filozofii, a druga kwestia to są druga grupa zagadnień dotyczące roli, miejsca filozofii w obrębie nauki, w obrębie kultury, odbioru społecznego filozofii. I w związku z tym na kanwie tego poprosiliśmy panelistów o jakieś uwagi. Oczywiście to są zawsze uwagi ryzykowne, dosyć spekulatywne o przyszłości filozofii. Daliśmy pełną swobodę panelistom, także które zagadnienia uważają za ważne, to prosiliśmy, żeby o nich nam powiedzieli. Także to tyle tytułem wstępu i teraz oddaję głos panu profesorowi Wolińskiemu. Dziękuję bardzo. Czy dobrze mnie słychać, jeśli chodzi o związku z planami nagrań? Dobrze. Proszę, ja zacznę od takiej dość obrachlinnej uwagi Stanisława Jerzego Leca, który w jednej z swoich myśli, czyli swoich aferyzmów, stwierdził, że któż by to przewidział, że po wieku XIX nastąpi wiek XX. No niby trywialna uwaga, ale chodziło mu przede wszystkim o to, że pod koniec XIX wieku zapewne nikt nie przewidział wydarzeń smutnych raczej, dramatycznych. Jest. Druga uwaga to jest taka, że my chyba za wiele, akurat ja, ale większość ludzi przywiązuje zbytnią uwagę do tak zwanych okrągłych dat. To są oczywiście czyste konwencje i rok 1900 czy 1901, jak niektórzy
specjalnego znaczenia, poza pewną konwencją. My należymy do dość wyjątkowego pokolenia, który przeżył milenium, ale o ile mi wiadomo, nikt na to nawet nie zwrócił specjalnej uwagi w odpowiednim dniu czy w odpowiedniej godzinie, wymieniając toasty. Wreszcie trzecia uwaga wstępna to jest taka, że ponoć, ja nigdzie tego nie mogę sprawdzić, ale ponoć około końca XIX wieku zapytano grupę dziennikarzy zajmujących się nauką i techniką, czego oczekują, jakiego najbardziej spektakularnego wynalazku oczekują po wieku, nadchodzącym wieku XX. I odpowiedź najodważniejsza była taka, że zostanie zbudowany statek, który przepłynie Atlanty od Londynu do Nowego Jorku w 3 dni. Otóż to, proszę Państwa, wszystko pokazuje kłopoty z przewidywaniami rozwoju nauki, techniki, kultury, nie mówiąc oczywiście o polityce tak zwanych nowych wiekach. Więc to oczekiwanie, jak się potoczą losy filozofii, jest niesłychanie trudne. I wydaje się wręcz, że pod koniec XIX wieku pewnie nikt by nie przewidział na przykład filozofii Koła Wiedeńskiego, Kul Bosko-Warszawskich, nawet w Polsce, nikt na to zapewne nie wpadł, rozwoju logiki, znowu zwłaszcza w Polsce i tak dalej. Proszę Państwa, tak naprawdę dzisiaj my nie wiemy, czy jesteśmy jeszcze w wieku XX, czy już w wieku XXI, jeżeli chodzi na przykład o filozofię. Organizatorzy zadali nam także wypowiedzenie pewnych uwag na temat sukcesów filozofii XX wieku. Każdy, kto się zajmuje przez dłuższy okres czasu filozofią, no, wie dobrze, że to jest rzecz bardzo delikatna. Jeżeli odrzuci własne poglądy metafilozoficzne, czy też własne rozumienie filozofii, czy je w pewien sposób zawiesi, to jest rzeczą niesłychanie ryzykowną mówić, że filozofia odniosła jakikolwiek istotniejszy sukces. I to jest także XX wieku, ale jeszcze wracając do tych wcześniejszych uwag, no tak naprawdę filozofia XX wieku zaczęła się dopiero po II wojnie światowej, zresztą po pierwszej. To sobie wtedy dopiero uświadomiono, że do końca XIX wieku, czyli roku 1900, uważano, że na przykład podstawowym, najważniejszym kierunkiem filozofii, który będzie decydował o jej przyszłości, był to Kant. Na przykład Ingarden we swoich wspomnieniach powiada, że jeszcze przed pierwszą wojną światową, kiedy zaczął studia, to Kantys był prawdziwą twierdzą i siłą filozoficzną. Po pierwszej wojnie światowej to była właściwie przeszłość. A więc czy filozofia odniosła jakieś szczególne sukcesy? No ja poza kimś bardzo rezultatami powiedziałbym, że nie. I to nie jest nic dziwnego, raczej mi się zdziwiło inaczej. To, co wydaje mi się ważne z tytułu filozofii XX wieku, to z
zmiana języka spowodowana pojawieniem się nowych narzędzi, ta zmiana języka nie zmieniła problemu, nie zmieniła rozwiązań. Wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, zawsze tak było, iż postęp filozofii polegał na tym, że stare kwestie, stare propozycje i rozwiązania formułowano w nowym języku, języku strawnym i zrozumiałym dla danej współczesności. Ja bardzo sobie cenię filozofię neokantowską, ale szczerze mówiąc, to jest niesłychanie trudna do czytania prac jej przedstawicieli, ponieważ język, którym operowali ci filozofowie, jest po prostu językiem trudnym i w gruncie rzeczy nie bardzo dla nas strawnym. I tak chyba jest w większości przypadków. Ja Państwa rozumiem, że wzywa się do studiowania Arystotelesa, Platona czy Tomasza z Akwinu, ale powiem szczerze, że język tych filozofów jest dla mnie językiem obcym, dopóki sobie nie przełożę na bardziej współczesne żargony, to dla mnie nic nie znaczy. Drugim ważnym elementem chyba z punktu widzenia przyszłości filozofii jest zastanna jej jakaś taka klasyfikacja. Otóż to, co jest w tej chwili dość powszechnie stosowane, to jest podział filozofii na filozofię analityczną i filozofię kontynentalną. Dla mnie jest to podział bardzo dziwaczny, bo najważniejsze rzeczy w filozofii analitycznej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, powstały właśnie na kontynencie. Więc to jest taka próba. Jeżeli się jeszcze weźmie pod uwagę na to, że filozofia analityczna się identyfikuje z filozofią angielską czy anglosaską, również rzecz biorąc, to jest próba takiego dość prymitywnego i grubego przymierzenia tradycyjnego podziału postaw politycznych, czy konfliktu, czy przeciwstawienia tego, co się dzieje na kontynencie i tego, co się dzieje na wyspach brytyjskich, z dodatkiem pewnego wyróżnienia językowego, przeniesienia na teren filozofii, przy czym sami Brytyjczycy są niesłychanie dumni, ponieważ pod swój język mogą podciągnąć. Sukces splendidly zlejszy. No ale Państwa, co czego możemy, prawda, oczekiwać po filozofii, która przyjdzie, nie bardzo wiadomo, czy już to postrzegamy, prawda? Czyli ja wiem, czy jesteśmy w wieku 20, czy w wieku 21. Proszę właśnie zwrócić uwagę na to, że to wcale nie jest nic nowego. Wiek XIX się zaczął kiedy? Właściwie dopiero w Kongresie Wiedeńskim, czyli około 1815-18 roku. Wiek XX, jak już mówiłem, po II wojnie światowej. Czyli te pierwsze, przepraszam, czyli te paręnaście lat to są jeszcze, to jest jak 14-15 lat, to jest jakaś taka typowość przynajmniej w czasach nowożytnych, więc my tak naprawdę jeszcze nie osiągnęliśmy tych kilkunastu lat, które by nas wprowadziły do XX wieku. No ale nie bylibyśmy filozofami, gdybyśmy nie spekulowali o czymś, nie spekulowali na tym. Czego ja, proszę Państwa, się spodziewam? Więc spodziewam się upadku tego podziału na filozofię analityczną, filozofię kontynentalną i to jest coś bardzo, że to nastąpi, to jest coś bardzo pozytywnego, po pierwsze. Po drugie, co mnie martwi bardzo, prawda, kryzysu filozofii analitycznej, bo podpisuję pismo się do filozofii analitycznej. Proszę, proszę Państwa, zresztą powodów i główne narzędzie, mianowicie logika,
czy nawet, prawda, analiza języka, ale logika powoli się przenosi gdzie indziej, czy computer science, czy sztuczna inteligencja. Nawet opuszcza w pewnym sensie matematykę. Natomiast analiza języka jest bardziej w tej chwili już popularna w lingwistyce współczesnej, jeżeli filozofia. Mnie to mnie martwi, no ale z uwagi na wiek, to nie będę tego świadkiem. Oczywiście Państwa mogę się mylić, ale myślę, że jednak nie. Jeżeli chodzi o filozofię nauki, drugą dziedzinę, która mnie bardzo interesuje, no to sądzę, że ciężar z matematyki i fizyki przeniesie się na biologię. To jest dość oczywiste, sukcesy biologii i jednak dość obcość, prawda, fizyki, może z wyjątkiem kosmologii, no, należy oczekiwać, że tam się właśnie będą się działy różne rzeczy, jeżeli chodzi o filozofię. Nauka, liczba jest to, klasyczne działy filozofii pozostaną, a więc epistemologia, ontologia, etyka, estetyka, no to inaczej być nie może, więc zmian należy oczekiwać raczej w tych tak zwanych filozofiach czegoś, aniżeli w tych wielkich, prawda, dziedzinach filozofii, które mi się wydają, no, są od początku filozofii stabilne. One właśnie są rozważane w różnych aparaturach pojęciowych czy w różnych językach, ale zasadniczo te główne problemy pozostają. To, co wydaje mi się nadejdzie i czego już pierwsze zapowiedzi można znaleźć w filozofii umysłu, filozofii poznania czy epistemologii, to jest kwestia tego, co się nazywa embodiment w języku angielskim, czyli ucieleśnienia. Otóż wydaje mi się, że problem ciała ludzkiego nawet stanie się jednym z ważniejszych. Może nie tylko zresztą ludzkiego, ale w ogóle problem cielesności, on ulegnie zmianie. Z tego tradycyjnej, z tej kwestii relacji między duszą tak czy inaczej rozumianą na ciało, znajdzie znacznie bardziej globalne wyrazy. Są jakieś bardzo takie ciekawe, czy nawet nowe, czy nieoczekiwane dość fakty. Ja już nie można było oczekiwać na przykład wzrostu tej kwestii, czy eskalacji tej kwestii ucieleśnienia w filozofii umysłu. Ale już na przykład to, że paralelipiczycy w filozofii sportu, to przestały być problem marginalny, wstydliwy. W ogóle kwestia efektu ludzkiego ciała, przestawić kwestię wstydliwą, to jest rzecz, którą warto odnotować. Też mi powiedzmy, się wydaje, że no to w Polsce będzie budziło olbrzymie kontrowersje z uwagi na rzeczy tej znane, o których tutaj nie trzeba mówić. W ogóle kwestia pewnych mniejszości obyczajowych, seksualnych, czy jakichkolwiek. Jednak dostarczy nowego impulsu filozofii człowieka i innych zresztą dzieci filozofii. Więc takich rzeczy się spodziewam, ale nie spodziewam się jakichś zasadniczych zmian, nawet jeżeli te dla niektórych przynajmniej szokujące i wręcz obrzydliwe kwestie staną bliżej centrum filozofii niż są dotychczas, no to tak za jakieś 50-60 lat to będzie raczej normalka i tym, którzy to odrzucali, będą się chyba filozofowie już nakrywać, jak tym dziennikarzom, którzy uważali, że szczytem techniki będzie praostatek, który przebędzie drogę z Nowego Jorku, gdzie powiedziałbym, że
też zalecam. No i optymistyczniejsze jest to, że wszystko